Hej kochani, super, że jesteście, fajnie Was widzieć. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was ulubieńców, czyli takie rzeczy, które ostatnio mi się szczególnie spodobały albo szczególnie mi się przydają. I może bez przedłużenia pokażę Wam na początku pierwszą rzecz, która nie jest taką rzeczą urodową, ale jest bardzo właśnie przydatna i to jest taka mała nerka, tak naprawdę mała saszetka, którą kupiłam w H&M-ie. Ja kupiłam sobie też taką drugą czarną, troszkę inny model i niestety w tamtej zamek chyba był zepsuty, bo bardzo szybko mi się zaciął i rozwalił. Natomiast ta jest ekstra i używam jej bardzo, bardzo często. Zabieram ją trochę na siłownię, właśnie ze względu na to, że jest taka niewielka, to właściwie możemy wsadzić sobie do niej telefon i kluczyki i to tak naprawdę wszystko. Ale ja też takie większe nerki już mam, więc zależało mi właśnie na takiej małej i w H&M-ie tak trafiłam na nią zupełnie przypadkiem, więc postanowiłam dać jej szansę. Później na mi się spodobała, że kupiłam jeszcze tą czarną, ale tak jak mówiłam, ta czarna niestety nie zdała u mnie egzaminu też z tego względu, że tam zapięcie było trochę inne, tam to zapięcie było na rzep, a to zapięcie to jest takie dostosowywane zapięcie, które spokojnie możemy sobie zmieniać i tamta była dla mnie trochę jakby za duża, natomiast ta jest ekstra, więc jeśli szukacie czegoś takiego naprawdę malutkiego, na przykład właśnie na treningi albo na jakieś, nie wiem, wyjazdy czy coś takiego, co nie będzie jakoś tutaj mieścić specjalnie dużo rzeczy, to tą bardzo polecam. Wiadomo, takie większe nerki też są super i też mają swoje zalety, ale czasem potrzebujemy czegoś niewielkiego. Więc ta naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobała. Zastanawiałam się w ogóle, czy pokazywać Wam te następne kosmetyki, bo w tym momencie pewnie one już nie są dostępne, ale pokazywałam je też Wam, kiedy były do kupienia jeszcze na Insta Stories i parę z Was o nie pytało. Pomyślałam sobie, że nawet jeśli nie są dostępne w tym momencie, to może kiedyś wrócą albo na przykład jeszcze jakoś się pojawią, nie wiem, w innej formie, może inna marka i tak dalej. To są kosmetyki z TK Maxu. Ja mam problem z TK Maxem właśnie taki, że tam są często takie właśnie jakieś rzuty pojedyncze kosmetyków, które już czasem nie wracają. Ale te są naprawdę super i ja, wiedząc o tym, że może to już się nie pokaże, zrobiłam ogromny zapas. To są pyłki, jakby proszki do mycia zębów. Jeśli jesteście, nie wiem, zainteresowane takimi bardziej naturalnymi produktami do higieny jamy ustnej i tego typu rzeczami, to jest naprawdę świetna sprawa. Tutaj składy są bardzo proste, to są głównie glinki i różne wyciągi czy też ekstrakty. Takie naprawdę bardzo minimalistyczne rzeczy. Jeśli wydaje Wam się to dziwne, to tak naprawdę glinki są w składzie właściwie każdej naturalnej pasty do mycia zębów, bo one też zawierają mnóstwo minerałów i wiadomo, że są taką całkiem fajną, oczyszczającą opcją. To jest marka Love Beauty Foods i tamtych jakby wersji takich, no nie wiem, smakowych było całkiem sporo. Ja postawiłam na takie dwie, czyli wzięłam jakby cynamonową i taką z kurkumą. To jest ta z kurkumą, to jest ta cynamonowa. Natomiast składem one tak bardzo się nie różnią. Jedna ma trochę więcej ekstraktów, druga mniej. Tam była jeszcze taka wersja jakby z węglem. Natomiast ja wolałam takie jasne wersje, które po prostu nie będą mi tak wściekle brudzić umywalki. I strasznie się ucieszyłam, że tam je wtedy zobaczyłam, ponieważ to są takie produkty, które u nas jakoś szczególnie nie widziałam dotąd. Natomiast czaiłam się na takie z zagranicy i bardzo mi to było na rękę, że te pojawiły się w TK Maxie. I używam ich faktycznie codziennie. Bardzo lubię myć zęby z ich pomocą. To jest po prostu proszek, który nabieramy na naszą lekko wilgotną szczoteczkę do zębów i myjemy zęby tak samo jak z pomocą zwykłej pasty. Wiadomo, że nic tutaj się nie pieni, ponieważ te składy są naprawdę maksymalnie proste, ale to uczucie odświeżenia i takiego oczyszczenia jest naprawdę bardzo duże. A kolejną fajną rzeczą jest taki płyn do pukania ust, który mam nadzieję, że jeszcze wróci, ponieważ nie zrobiłam zapasów tym razem. Został tylko jeden, kiedy go kupowałam. I to jest firma My Magic Matte, której dotąd nie znałam zupełnie, ale to jest płyn do pukania o najlepszym składzie, jaki w ogóle widziałam, a miałam bardzo, bardzo dużo płynów do pukania ust, na przykład z iHerbu i tam trochę zamawiałam też różnych fajnych rzeczy, których u nas właściwie nie można dostać i nie wiem czemu, ale u nas te płyny do pukania ust, też te naturalne, nie są tak fajne składowo. Ja już trochę takich rzeczy do pukania ust z minerałami środowymi miałam właśnie z iHerba, ale tutaj jeszcze jest parę innych rzeczy, które teraz widzicie. Tak jak woda powstała w procesie odwróconej osmozy, która jest na pierwszym miejscu, więc to jest w ogóle jakiś czad. I jest to faktycznie bardzo fajny płyn do pukania ust i bardzo smaczny. Jeśli gdzieś traficie na niego jeszcze w TK Maxie albo za granicą,
granicą, to bardzo, bardzo polecam. Ten jest zdecydowanie moim faworytem, jeśli chodzi o wszystkie tego typu rzeczy, jakie w ogóle próbowałam. Taki mały hit do włosów też odkryłam całkiem przypadkiem i to są odżywki Jope. Ja tak naprawdę po ich odżywkach jakoś nie spodziewałam się nie wiadomo czego, więc przez długi czas ich nie sprawdzałam, a potem w końcu stwierdziłam, że może użyję tych odżywek w roli odżywek myjących, ponieważ ja też myję włosy odżywkami. I okazało się, że faktycznie świetnie sprawdzają się w tej roli, ale nie tylko, ponieważ też jako zwykłe odżywki bardzo mi pasują. I ja zaczęłam moje testy od tej żółtej i to jest odżywka mleko owsiane. Natomiast jedna z Was na Instagramie potem napisała mi, że ten orientalny ogród, czyli ta odżywka fioletowa też jest fajna. I też ją sprawdziłam. U mnie na włosach ta żółta jednak nadal sprawuje się troszeczkę lepiej i też właśnie używam jej głównie do mycia, ale też w celach pielęgnacyjnych i u mnie tutaj sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeśli macie włosy podobne do moich i szukacie czegoś właśnie do mycia włosów albo po prostu do pielęgnacji, to myślę, że warto spróbować. To jest taka rzecz, która mnie w sumie bardzo zaskoczyła, bo pomimo tego, że ja bardzo lubię firmy Jope, uwielbiam ich mydła, design opakowań, szczególnie z tymi uroczymi zwierzątkami, które naprawdę skradły moje serce już dawno, dawno temu, to nie spodziewałam się, że oni zrobią jakiś produkt do włosów, który moim wybrednym bardzo włosom i ciężkim w pielęgnacji jakoś przypadnie do gustu. Natomiast tak się stało, więc teraz się trzymam właśnie tej żółtej odżywki i troszeczkę zdradziłam z nią kalosa algowego, którym najczęściej jakoś tak te moje włosy oczyszczałam tam w metodzie OMO albo solo. U mnie tego typu rzeczy naprawdę fajnie się spisują, pomimo tego, że niektóre z tych odżywek do mycia, które stosowałam, mają silikony, to tak naprawdę ja mam na tyle specyficzne włosy, że moim włosom akurat tego typu maski, też nawet silikonami, przy myciu służą. Jeśli chodzi o makijaż, to taką paletką, której używam ostatnio bardzo często, jest paletka Melody z Zoewy. A ja kiedy zobaczyłam ją w Sephorze, wiedziałam, że muszę ją mieć, ponieważ naprawdę to połączenie kolorystyczne wyjątkowo mnie zachwyciło. Cienie są piękne. Jedyna wada, którą widzę, to jest to, że perły zdecydowanie trzeba nakładać na mokro, po to, żeby uzyskać takie większe nasycenie i większy blask. I te cienie trochę się jakby sypią. To nie są takie cienie, w których możemy sobie wymaziać pędzelek, wiecie. I nic się tutaj nie popruszy. One lubią się pruszyć, natomiast trzeba po prostu znaleźć metodę na ich nakładanie. I wtedy te one na oczach wyglądają naprawdę fenomenalnie. Ja też nagrałam makijaż z jej użyciem, więc pewnie się coś niedługo pojawi, jak się w końcu zacznę za to, żeby go składać. I jeśli chodzi o tą paletkę, to ona też faktycznie zawiera wszystkie kolory, których ja lubię używać i bardzo cieszyłam się z obecności tego jasnego matu, ale najbardziej cieszy mnie to, że te brązy są fenomenalne i bardzo pasują akurat do mojej karnacji i to jest też taka paletka właśnie, której ostatnio używam chyba najczęściej, jeśli przygotowuję jakiś makijaż na specjalne okazje, więc na pewno to. Dalej mamy też pojedynczy cień, róż i bronzer z firmy Puro Bio. To jest taka marka naturalnych kosmetyków i ten bronzer to jest jedyneczka. Jest naprawdę ekstra, głównie ze względu na to, że to jest taki bardzo jakby oliwkowy, lekko skaszony odcień, który jest świetny do konturowania, jeśli mamy właśnie taką cerę z żółtymi tonami. I to jest taki kolor akurat, którego u nas w drogeriach po prostu jakoś nie widziałam i też jeśli chodzi o naturalne kosmetyki, wydaje mi się, że jest dość unikatowy, więc ten naprawdę bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Jeśli macie taką oliwkową cerę jak ja i szukacie czegoś naturalnego do konturowania, to wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór. Ja bardzo lubię też ich róż, to też jest jedynka i taki dość jasny, ciepły odcień. On daje taki efekt, który nie jest płaskim matem, jest bardzo subtelnie rozświetlający. Coś jakby między matem a satyną, ale raczej w kierunku matu. Jest też taki bardzo miękki, kremowy. Na policzkach wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I mam też jeden ich ulubiony cień i to jest numer 16. Takie wpadające w oliwkę ciepłe złoto. Naprawdę na oliwkowej cerze wygląda na powiekach bardzo, bardzo ładnie i oni ogólnie mają fajne cienie. Jeśli szukacie jakichś naturalnych kosmetyków i głównie zależy Wam na takich kremowych perłach, bo te ich kremowe perły nakładane na mokro dają naprawdę bardzo, bardzo ładny efekt. Szafy tej marki znajdziecie w Krakowie w Pigmencie, więc tam sobie zerknijcie, jeśli chcecie zobaczyć je na żywo.
One też czasem bywają w jakichś ekosklepach i ta marka Purobio akurat jest naprawdę bardzo fajna. Więc jeśli szukałyście na przykład takiego bronzera do konturowania oliwkowej cery, to właśnie tamten bardzo, bardzo Wam polecam. Dalej mamy suplement, który ja jakiś czas temu zaczęłam używać w roli maseczki, ponieważ tak naprawdę to jest glinka. To są minerały Schindela, tak. I ludzie najczęściej używają jej w roli suplementu, kiedy właśnie chcą podnieść poziom żelaza, wzmocnić włosy, wzmocnić paznokcie, bo tak wiemy, krzem też będzie działał. I ja też używałam tego produktu już tak od w sumie paru lat, ponieważ pierwszy raz kupiłam ten produkt już parę ładnych lat temu. Natomiast jakiś czas temu pierwszy raz użyłam tej glinki jako maseczki na twarz, ponieważ jakby producent też pisze o tym, że to jest możliwe. I słuchajcie dziewczyny, byłam zachwycona. Ja uwielbiam ogólnie glinki w roli maseczek, natomiast naprawdę ta ma w sobie coś takiego, że działa jakby zupełnie inaczej na moją skórę niż reszta glinek. Nie wiem na czym to polega, ale nie daje takiego, wiecie, ściągającego i wysuszającego efektu. I skóra po użyciu tej jakby glinki wygląda naprawdę przecudownie. Jest pięknie rozjaśniona, jest wygładzona, jest taka jakby bardziej nawilżona, dziwo i jakby lepiej odżywiona i nie musiałam dodawać do niej nawet żadnych olejków, to czasem też praktykuję, nie musiałam rozrabiać jej na hydrolacie, w ogóle solo działa naprawdę fenomenalnie. Trochę poeksperymentowałam z nią i jestem totalnie oczarowana. Niestety jest trochę droga, ponieważ ona kosztuje około 100 zł. Ja kupowałam ją po prostu zwykle w jakichś sklepach zielarskich albo ekosklepikach, na przykład w Krakowie na Józefa. Ale ogólnie jeśli macie ją w domu, jeszcze nie próbowałyście jakby właśnie zewnętrznie, no to naprawdę jest ekstra i myślę, że faktycznie ma w sobie coś takiego, że działa lepiej niż glinki, które dotąd stosowałam. Jeśli jesteśmy przy suplementach, to już tutaj wymacałam skutecznie. Magnez. To jest taki magnez, który jest w Stanach bardzo popularny. Natural Calm. To jest tak jakby bardzo znana sprawa, która zbiera mnóstwo bardzo dobrych opinii, szczególnie wśród ludzi, którzy mają właśnie problemy z magnezem, mają problemy na przykład z takim niepokojem, napadami paniki, jakimiś tego typu rzeczami. Ze stresem ogólnie, tam możecie sobie poczytać w linkach, wrzucę Wam tam opinie na Amazonie. Ja byłam ciekawa, czy to faktycznie jest tak dobre, już dawno chciałam to zamówić, w końcu się skusiłam i tak moim zdaniem faktycznie jest ekstra. Ja nie lubię oliwek magnezowych, cały czas ja jakby próbuję się do nich przemóc, natomiast po prostu ich nie lubię tego uczucia na skórze, raz, że zaraz mi to piecze, lepi się, no nie, ja po prostu nie mogę się przekonać. Jakieś takie kąpiele magnezowe też robiłam, natomiast tutaj faktycznie widzę tą różnicę i czuję. Najczęściej zażywam sobie troszeczkę tego przed snem, to się miesza z wodą, to jest zwykły proszek, całkiem smaczny, chociaż tak naprawdę szukałam wersji bezsmakowej, bez dodatków, ale ona była wyprzedana. Natomiast ja mam cytrynową, która jest bardzo smaczna. Więc jeśli szukałyście czegoś w tym stylu, albo może widziałyście i też się zastanawiałyście, czy działa, no to tak, faktycznie działa. Teraz jeszcze dwie rzeczy. Jest jedna i jest druga, dobra. Który ja ostatnio stosuję do ciała w celu ujędrniania skóry. Fantastyczne, naprawdę. To są olejki z EcoSpa. Jeden to jest olej z Alg Fucus, a drugi to jest olej z Alg Laminaria. I muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi ogólnie o naturalne olejki, takie jakby niby bardziej ujędrniające, to są naprawdę jedyne rzeczy, po których ja widziałam jakąkolwiek różnicę. I więc jeśli szukacie czegoś takiego bardziej naturalnego, może o takim składzie prostszym niż typowe antycelulitowe kremy ujędrniające z drogerii, to tutaj trzeba celować. Ja sprawdzałam bardzo dużo tego typu produktów z tego czasu, naprawdę mnóstwo, chyba wszystko to się dało. I tak jakby patrząc wstecz, to faktycznie mogę powiedzieć, że nic jakby
naturalnego, nie działało tak dobrze jak te dwa olejki i też zamierzam zrobić duży zapas. Dodałam do nich oczywiście troszeczkę olejków eterycznych, głównie tego cynamonowego, żeby też pobudzać trochę krążenia, ale wydaje mi się, że to głównie to działanie takie bardzo ujędrniające, naprawdę, które jest wyczuwalne i to tak dość szybko, to nie musimy na nie czekać wcale miesiąca, jakby już po tygodniu naprawdę widzimy, że ta skóra się trochę zmienia. Jest taka bardziej napięta, zbita, po prostu ekstra. Ciężko mi powiedzieć, który z tych dwóch działa lepiej. Wydaje mi się, że ten OLX Alk Focus to jest minimalnie może lepiej działająca rzecz u mnie, ale troszeczkę ciężko mi to ocenić, ponieważ wydaje mi się, że ich działanie jest bardzo podobne. Mnie tak trochę zachęciły pozytywne opinie o tych olejkach i takie połączenie z algami, wiecie, wydało mi się bardzo ciekawe. No i finalnie pod tymi pozytywnymi opiniami jak najbardziej ja też się podpisuję. Jeśli szukacie jakiegoś ujędrniającego olejku teraz na taki okres wakacyjny, one już na stałe zagościły u mnie w łazience, nigdzie się nie ruszają, a ja będę chyba już kupować je do śmierci. I są naprawdę super. Myślę, że to już chyba wszystkie hity, wszyscy ulubieńcy, których chciałam Wam pokazać. Czekam na Wasze komentarze oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, albo możecie mi napisać o swoich hitach, albo swoich ulubieńcach, co ostatnio, nie wiem, kupiłyście, sprawdzałyście, co u Was działa i czym jesteście zachwycone. To jest super, ja naprawdę uwielbiam Wasze rekomendacje. No i tak jak mówiłam, jeśli macie pytania, to też piszcie. Wszystkie te produkty będziecie miały podlinkowane w opisie na dole. Zapraszam na bloga. Dziękuję Wam ślicznie za wszystkie nowe subskrypcje i łapki w górę. No i to chyba tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję niedługo i buziaczki. Pa, pa!